Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie projektu Książnicy Stargardzkiej, Książki mojego życia. Dziś moim i Państwa gościem jest dziennikarka prasowa, dziennikarka radiowa, copywriter, konferencjer, pani Aleksandra Zalewska-Stankiewicz. Dzień dobry Pani Olu. Dzień dobry Pani Ilona, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i znowu nas połączyły książki po latach. Cieszę się, że te książki są takim spoiwem łączących ludzi z różnych środowisk i różnorakich zawodowo. Ja bibliotekarz, Pani Ola dziennikarz. Czyli to słowo nas łączy. Słowo łączy ludzi, jak najbardziej. Pani Olu, ja myślę, że widzowie poznali już ten głos, jak Pani to do mnie się odezwała. Tak, tak, proszę Państwa, to jest głos Twojego radia. Pani Ola przez 7 lat prowadziła różnorakie, ciekawe audycje w Twoim radiu, sprawiając, że te chwile, które spędzamy w domu, w pracy, czy też za kierownicą samochodu, stawały się znacznie przyjemniejsze i zawsze bardzo ciekawe. Za to dziękujemy Pani Olu, Pani nam ten czas uprzyjemniała. Dziękuję za to, że byliście przez 7 lat ze mną i tak jeszcze dodam, że przez 7 lat też wiele wspólnych rzeczy z Książnicą Stargardzką udało nam się zrobić. Między innymi Południk Literacki, program tak, tak. z Anią Korosteńską i później nasze wspólne spotkania i z panią Małgorzatą. Przychodziłyśmy i opowiadałyśmy o książkach, które warto czytać, bo książka jak najbardziej ubarwia nam świat, sprawia, że dążymy i realizujemy swoje własne cele i realizujemy siebie. I o tym chciałam dzisiaj z panią porozmawiać. Proszę jeszcze powiedzieć, nie wiem, czy wszystkie osoby, które nas oglądają, wiedzą i znają to pojęcie copywriter. Kto to jest copywriter i czym się taka osoba zajmuje? W mojej pracy dziennikarza i copywritera zawsze słowo było bardzo ważne, o nim już wspomniałyśmy. To słowo towarzyszyło mi właściwie odkąd pamiętam i z tym słowem zawsze pracowałam. Jako dziennikarz bardziej tym słowem zarządzałam. Czy pisząc, czy oczywiście mówiąc do słuchaczy, wszystko polegało na tym, żeby stworzyć dobry przekaz. Po latach pomyślałam sobie, że jeszcze może warto byłoby do tych moich zajęć włączyć właśnie pracę copywritera, czyli takiego czarodzieja słowem, kogoś, kto tworzy przekaz, przekaz dla konkretnych marek, dla firm, przekaz także reklamowy, wpis blogowy, wpis na social media, taki przekaz unikatowy, który ma być interesujący, ma dotrzeć do widza. Poniekąd te dwa zajęcia, copywriter i dziennikarz, one się uzupełniają, trochę się przenikają. Natomiast w pracy dziennikarza, i tym się różni od copywritera, ważne jest to, żeby czegoś osobiście doświadczyć, z kimś się spotkać, coś przeżyć. Czyli dziennikarz nie tylko jest zarządzającym tym słowem, ale także ważne jest to, co dzieje się między słowami. Nie wiem, czy dokładnie wyjaśniłam, myślę, o co że chodzi. Wszyscy, którzy nas słuchają i oglądają, już teraz wiedzą, kim jest copywriter i czym się zajmuje. Ja jeszcze tak podsumuję, więc to taka osoba, która doskonale włada językiem, świetnie porusza się po meandrach języka polskiego. Taka osoba z dużym potencjałem, z ogromną wyobraźnią. Powinno tak być i też tym swoim działaniem pomaga innym tym słowem się posługiwać, bo to jest troszeczkę taka funkcja doradcza. Słowo ma wielką moc, proszę Państwa, i dobrze właściwie te słowa wykorzystywać w dobrych celach. Ja chciałam dzisiaj na Pani przykładzie, Pani Olu, pokazać, że obcowanie z książką stanowi taki bardzo solidny, trwały fundament pod życie dorosłego człowieka. Człowieka, który jest człowiekiem spełnionym, nie boi się marzyć i sięgać gwiazd. W tym celu cofniemy się do Pani dzieciństwa. Wychowywała się Pani w domu, w którym prowadzony był przez mamę związaną ze szkolnictwem. Mama była pedagogiem, nauczycielem, bibliotekarzem. Czy w związku z tym w jakiś szczególny sposób dbano, by ta książka w życiu małej Oli istniała, funkcjonowała? Oczywiście, że tak było. W moim rodzinnym domu w ogóle było od początku bardzo dużo książek. I książki czytała mi nie tylko mama w tych pierwszych latach, ale też mój tata, moja mama chrzestna, moje babcie. Tata zawsze nam dorabiał półki na książki, ponieważ brakowało miejsca. Mnóstwo było od poradników związanych na przykład z majsterkowaniem, ze zdrowiem poprzez literaturę piękną, poezję do literatury popularno-naukowej. I mama przywiązywała dużą wagę, żebym ja obcowała właśnie z książką też tak, w taki sposób fizyczny. Rodzice mi czytali przede wszystkim baśnie braci Grimm, Andersena, wiersze oczywiście Brzechwy, Tuwima. Natomiast to, co
było bardzo charakterystyczne i co ja uwielbiałam, kiedy mama zabierała mnie do pracy, mama pracowała w zespole szkół numer 1, tak jak pani wspomniała, nie tylko jako nauczyciel, ale także jako bibliotekarz. Pani Renko, jeśli nas pani ogląda, to serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy panią. I ja odrabiałam tam lekcje na zapleczu tej biblioteki. Mama poruszała się bardzo sprawnie wśród tych książek z koleżankami, miały swoje rytuały. To była szkoła ponadpodstawowa, zresztą do tej pory jest. I pamiętam, że ja, taka mała dziewczynka, siedziałam czasem z mamą za biurkiem i przyjmowałam te książki. Musiały to robić wrażenie. Oczywiście, jak młodzież przychodziła, wypożyczała albo oddawała, ja też w tym uczestniczyłam. Do tego stopnia mnie to wszystko zafascynowało, że poprosiłam kiedyś mamę, żeby zorganizowała mi takie karty biblioteczne, żebym i ja w domu mogła się bawić w bibliotekarkę. No i oczywiście tak też się stało. Zrobiłam katalog moich książek, posegregowałam i tematycznie też według nazwisk autorów i miałam taki swój własny księgozbiór. Bawiłam się też w wypożyczanie tych książek, byłam jedynaczką, więc męczyłam rodziców, żeby oni się ze mną bawili. Ale było też takie jeszcze jedno miejsce, które mnie ukształtowało bardzo mocno, jeżeli chodzi o słowo. To był kiosk na Starym Mieście w Stargardzie, gdzie pracowała moja babcia. Też bardzo często zabierała mnie do tego kiosku. W takim kiosku można było kupić no właściwie wszystko, jak to w kioskach, ale przede wszystkim mnie fascynowały gazety. Lubiłam tam pojawiać się rano, kiedy przychodziły te gazety. Dostawa tej prasy. One były tak zapakowane w takich wielkich torbach, sznurkiem związane. I babcia je segregowała. Była prasa codzienna, oczywiście tygodniki, miesięczniki. Ta dziecięca prasa mnie w ogóle nie interesowała. Ja tam szperałam, szukałam czegoś, co znacznie jeszcze nie było dla mnie. Obracała się pani wśród osób dorosłych, starszych od siebie. Ale do tej pory pamiętam ten zapach gazet. Czasem jest taki moment, jak jestem na przykład w Empiku i dotykam gazet i ten zapach przez chwilę do mnie wraca, ale te gazety już nie pachną tak jak kiedyś. I ja też miałam taki rytuał, babcia mi pozwalała niektóre gazety wypożyczać do domu, ja sobie je tam przeglądałam. Czyli taką czytelnię miałam domową i później te gazety zwracałam. Wtedy już sobie pomyślałam, że chciałabym kiedyś pracować w takiej redakcji, żeby na takiej pierwszej stronie zobaczyć swoje nazwisko. O tym z babcią zawsze rozmawiałam. Po latach to się spełniło. Właśnie już wtedy w głowie zakiełkowało i pani odłożyła pani do tego, mówię, sięgała pani po te swoje marzenia, a wszystko sprawiło to słowo pisane, książki, z którymi pani obcowała od najmłodszych już lat. To jeszcze tylko oprócz tego Brzechwy, Tuwima. Jakie książki jeszcze pani kojarzy z tego okresu, ze szkoły podstawowej, może niekoniecznie z przedszkola, ale właśnie szkoły podstawowej? Taka pierwsza książka, którą, nie wiem czy pierwsza, ale pamiętam, że jako jedna z pierwszych, to były Dzieci z Bulerbyn, którą sama przeczytałam, to oczywiste. Przygody Martynki, też bardzo dużo książek cała seria miałam, jak na tamten czas, to w ogóle był unikat, żeby jeszcze zdobyć te przygody. Ale miałam, wypożyczałam też książki o przygodach Mikołajka, to już z biblioteki. No, też Małgorzata Musierowicz, Pulpecja, Kwiat Kalafiora. Tak, to były te tytuły. Te tytuły. No i było chyba... Mama dużo podpowiadała, prawda? Na jaką książkę warto zwrócić uwagę, którą przeczytać. Do tej pory tak jest, że teraz wymieniamy się. Ja częściej dzwonię do mamy, czy jak się spotykam, mówię, mamo, czytałaś? Ona mówi, tak, czytałam albo zamierzam przeczytać, ale mam jeszcze coś, co może ciebie zaciekawić. Także to pozostało do tej pory, na pewno. No świetny, tak, zgrana ekipa, która kocha książki, lubi czytać i wymienia się spostrzeżeniami, wrażeniami z przeczytanych lektur. I to jeszcze, co też było charakterystyczne, moja mama bardzo lubiła się uczyć do tej pory. I ona zawsze miała takie książki, które branżowe, tak bym to nazwała. Oczywiście związane z oświatą, z pedagogiką, ale ja do tej pory też mam coś takiego w sobie, że lubię czytać książki branżowe związane z dziennikarstwem chociażby i wiem, że takie książki muszę mieć na półce i warto po nie sięgać. I cały czas pani ten warsztat swój szkoli, do tego przejdziemy. Ja chciałabym jako nastolatka, studentka, jacy autorzy, jakie powieści tutaj budowały. To jeszcze może nie studentka, ale jest taki moment, który pamiętam, miałam chyba 15 lat, dostałam w prezencie książkę Doroty Terakowskiej, Ono. Przepraszam, Poczwarka. Ono przeczytałam później. To była książka, którą otrzymałam chyba w prezencie urodzinowym. Nie znałam tej autorki wcześniej. Taki trudny temat porusza przecież bardzo ważny. Tak, historia małżeństwa, Adam i Ewa, szczęśliwi, wielka miłość, świetna praca, pojawia się chore dziecko z zespołem Downa. I ja wtedy tak po raz pierwszy poczułam,
Bo oczywiście ta książka była bardzo smutna, łzy oczywiście płynęły, ale... Ona miała swój przekaz. Tak, ja tak doświadczyłam wtedy po raz pierwszy, że ja chciałabym tak pisać. Że tak, być taką Terakowską, dotykać takich właśnie tematów, też tych spraw ostatecznych, bo ona też o tym pisała, ale przede wszystkim to była taka ogromna wrażliwość z jej strony na tych bohaterów, dotykała bardzo czułej tkanki. I ja zafascynowałam się wtedy Terakowską, później przeczytałam też książkę Ono, Tam, gdzie spadają anioły. Ale też fascynowała mnie ta postać jako dziennikarka, bo też razem z mężem Maciejem Szumowskim pracowali wcześniej w Gazecie Krakowskiej. I pamiętam takie zdanie, które kiedyś przeczytałam, wypowiedziała je Dorota Terakowska, że gazety się nie robi, gazety się nie tworzy, gazety się tańczy. Nawet jeżeli to jest taniec nad przepaścią. I pamiętam to do dziś i gdzieś tam z tyłu w głowie zawsze to mam. To była dziennikarka artystka, która uprawiała takie dziennikarstwo zaangażowane, pełne pasji, odrobiny szaleństwa też. I nie tak dawno przeczytałam książkę, którą napisała jedna z córek Doroty Terakowskiej, bo ma dwie córki, Małgorzatę Szumowską, znaną reżyserkę, tak. I Katarzynę Nowak, Moja mama czarownica. I tam jakby to też taka historia odejścia jej mamy, ale też właśnie poczułam po latach, że ja chyba dobrze odebrałam tę Terakowską. Czasem tak jest, że my potrzebujemy jakiejś książki też... Kilka razy sięgnąć po daną lekturę, tak, ale też o tym też wspomnieliśmy. Potrzebujemy jakiejś książki na danym etapie naszego życia, nie wiemy jakiej. I wtedy właśnie ta to była dobra książka i ja już wtedy próbowałam trochę pisać. I właśnie tak jak mówię, na te takie bardziej czułe sprawy ta książka zwróciła moją uwagę. Inna książka, mam ją tutaj ze sobą, to jest Barbarzyńca w ogrodzie Zbigniewa Herberta. Jakbym Pani Olu, wiem, poczekajmy może do tych książek, które czy Pani czyta? Ale to jeszcze jest liceum. To jeszcze jest liceum, już Pani czytała, to tak, bardzo proszę. Ponieważ ja przygotowywałam się na studia na filologię polską i Pani Profesor Dorota Steinbach bardzo mi pomagała w tych przygotowaniach. Ja miałam wtedy właśnie 18 lat, bo pytała Pani jeszcze o czasy liceum. Tak. I Pani Profesor dała mi tę książkę i mówi, przeczytaj, zobacz, czy to w ogóle do Ciebie trafi. I pamiętam, że to było takie zetknięcie. Ja mówię, Jezu, taka trudna, jak to nie przebrnę. Właśnie, dojrzałe lektury, jak na ten wiek, to czytała Pani bardzo dojrzałe książki. O sztuce i o kulturze Francji i Włoch. Natomiast ja wtedy zetknęłam się właśnie w tej książce z takim zupełnie innym sposobem patrzenia na sztukę, a już chodziłam na wernisaże, na spektakle, też pisałam, uczyłam się pisać pierwsze recenzje i ta książka mi pokazała właśnie, że ta wrażliwość autora i takie zwracanie uwagi na szczegóły jest niezwykle istotne. Więc ta książka też, mimo że to czasy licealne, ja do tej pory mam tutaj mnóstwo notatek, to są właśnie jeszcze... Czyli lubi Pani sobie czytać, bardzo. Bo to nie wszystkie osoby robią, ale niektóre właśnie czytając jeszcze sobie notują, podkreślają to ważne... To jest mój rytuał. Mało osób takich znam, ale znam kilka, którzy właśnie tak czynią. Tak, i jeszcze mam jeden rytuał, jeżeli już mówimy o rytuałach. Zawsze zaczynam czytanie od pierwszego zdania. Jest takie powiedzenie, żeby nie zaczynać czytania, nie oceniać książki po okładce. Ja nie oceniam po okładce, ale po pierwszym zdaniu mi się zdarza i często się zastanawiam, co ten autor miał na myśli, jak długo myślał, co chciał przekazać, tak myślę bardziej warsztatowo o tym pierwszym zdaniu. No dobrze, zdarzyło się, że po pierwszym już Pani stwierdziła, nie, to nie będzie ta książka, ona mi nie pasuje, ja jej nie przeczytam. Bywało tak? Zdarza się, tak. Zdarza się? A nie zdarzyło zawsze. Się, no właśnie, że tak Pani sobie powiedziała, pomyślała, a potem po jakimś czasie sięga Pani znowu po tę książkę. Wow, nie, to była moja mylna ocena. Jest jednak oczywiście, to świetna pozycja. Bo to też tak jest, wszyscy o tym wiemy, że w danym etapie naszego życia jakaś książka może do nas w ogóle nie przemówić. A po latach okaże się, że to jest świetna lektura, bo i my jesteśmy innymi ludźmi. Jak najbardziej, cały czas się rozwijamy. Pani Olu, a jak obecnie wygląda Pani biblioteczka? Co stoi na półkach dziennikarki i copywritera? Przede wszystkim jesteśmy przed remontem, bo znowu brakuje miejsca. Odwieczna bolączka, tak. Że kochają książki, czytają je. Dużo jest tych książek. Ja czytam przede wszystkim reportaże i wywiady. Seria, w zasadzie wszystkie książki mogłabym przeczytać, które są wydawane przez wydawnictwo Czarne, no ale nie mam też na to aż tyle czasu. Świetna seria reportaży, tak, bardzo dobra. Tak, między innymi Ewa Winnicka i Londyńczycy.
Także był sobie chłopczyk, wstrząsająca historia Szymona, Szymonka z Będzina. Dariusz Rosiak, który został dziennikarzem roku 2020 i jego książka Biało-Czerwony o najsłynniejszym polskim Indianinie. Czytam też, tak jak wspominałam, biografię m.in. Magdaleny Grzebałkowskiej, która stworzyła świetną rzecz, biografię Krzysztofa Komedy, a także Ksiądz Paradoks o księdzu Janie Twardowskim. Poczytna autorka. Tak. Zdarzają się książki tej osoby u nas. Anna Kamińska, to moje nowe odkrycie, młoda dziennikarka, która napisała też świetną biografię Wandy Rutkiewicz. No to przede wszystkim z tego względu, że tak jak mówię, lubię biografię i przyglądam się warsztatowi. Ale też mam bardzo dużo książek Teresy Torańskiej i tutaj jej wywiady, które mają specyficzny klimat, taką pewną dynamikę, oczywiście konkret, zawsze jest konkret, jest anegdota. Jest w nich olbrzymia pasja, ale jest też takie tempo. Ja też pod takim kątem patrzę na książki. Dużo jest naszych lokalnych autorek i autorów. Kiedy pracowałam w radiu, nawiązałam świetne relacje z autorkami. Zresztą zawsze taka rozmowa o książce, pod warunkiem, że tę książkę się przeczyta, bo też nie każdy... Tak, żeby zrozumieć. Nie każdy też ma czas przeczytać, ale... Kiedy już przeczyta się tę książkę i później z autorem się rozmawia, nawiązuje się taka specyficzna, bardzo bliska relacja. I ja do tej pory z niektórymi mam taki bliski zostają kontakt. Zostają te kontakty. Więc Agnieszka Wydnacka, w trakcie pracy. Tak, Sylwia Trojanowska, Ania Sakowicz. Gościłyśmy wszystkie panie w Książnicy Stargardzkiej. I wiele jeszcze innych nazwisk. Do tego też wracam czasem do tych książek. Mam też dużo takich, mówiłam wcześniej, branżowych. I są też reportaże Ryszarda Kapuścińskiego, pewnie jeszcze o nim dzisiaj powiemy. Jest też sporo poezji Wisławy Szymborskiej, są książki dla dzieci, bardzo dużo. Właśnie, ja tak jeszcze ponowię to pytanie. Czy lubi Pani wracać do książek, które kiedyś już Pani przeczytała kilkakrotnie i czy zdarza się właśnie, że po przeczytaniu lektury zostawia ona po sobie zupełnie inne wrażenie jak wcześniej? Tak na pewno było z Ryszardem Kapuścińskim, na którego reportaże natknęłam się już tak bardzo mocno na studiach, bo poza filologią polską też studiowałam dziennikarstwo. I były podzielone zdania wykładowców na temat twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Oczywiście wszyscy podkreślali, że to jest top topów, ale kontrowersje wzbudzały kwestie związane z tym, czy te historie są autentyczne, na ile są autentyczne. Natomiast ten reportaż literacki, który uprawiał Ryszard Kapuściński, do mnie bardzo przemawiał i sposób traktowania też zawodu dziennikarza, pracy reportera. Ryszard Kapuściński zawsze wyznawał takie zasady, żeby być, widzieć, słyszeć, współodczuwać, myśleć. No i ja to starałam się zawsze przenosić w mojej pracy zawodowej. Oczywiście on jeździł w dalekie rejony. To są w tej chwili dla mnie jakby nieosiągalne, też nigdy mnie do takich zagranicznych wyjazdów dziennikarskich nie ciągnęło. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że tak samo można pracować, robiąc materiał na przykład na ulicy obok, w Stargardzie, żeby być jak najbliżej tego bohatera i próbować go zrozumieć. Dzięki Ryszardowi Kapuścińskiemu przecież poznaliśmy mieszkańców Trzeciego Świata. I on zawsze z takim wielkim zrozumieniem i czułością pisał o tym innym. Kiedyś coś takiego nawet napisał, że gdybyśmy nie byli ciekawi tego innego i nie próbowali jego zrozumieć, to my byśmy się wszyscy pozabijali. I o tym właśnie ja staram się zawsze pamiętać, żeby pochylać się nad tym rozmówcą. I ja do tych książek bardzo często wracam. Heban, Cesarz, Podróże Herodota. Uwielbiam czytać, śledzić i też zwracać uwagę na taką plastyczność języka, na szczegółowy opis, na taką zmysłowość, która jest w jego książkach. No to teraz nasuwa mi się to pytanie właśnie. Czy zdarzyło się, że książka, którą Pani przeczytała, stała się inspiracją do poprowadzenia audycji na jakiś temat? Tak jest bardzo często z książkami, które ja czytam aktualnie. Mam też dużo kontaktów z wydawnictwami. Często przychodzą na mój adres, w tej chwili już domowy, wcześniej do radia, książki z wydawnictw. I tak na przykład było ostatnio, kiedy przeczytałam
książki Agnieszki Maciąg. W ogóle podchodziłam do tego z dużym dystansem, natomiast redakcja zleciła mi taki tekst, żeby napisać o jej aktualnym sposobie stylu życia. I przyznam, że odkryłam zupełnie nową Agnieszkę Właśnie, Maciąg. Nowa twarz, tak? Bo znamy Agnieszkę Maciąg jako modelkę. Wcześniej zajmowała się modelingiem. Też bardzo dużo pisze na temat takiego życia w zgodzie z sobą. Tak, z naturą. Slow. I tak, na przykład ostatnio też napisałam na ten temat artykuł. A wcześniej te książki, które właśnie pisały lokalne autorki głównie, bo autorów jakoś na razie mamy wciąż za mało, to był zawsze pretekst do audycji. No i książek psychologicznych bardzo dużo czytam i czytałam. I też lubię rozmawiać z psycholożkami, z psychologami na przeróżne tematy, więc to się wszystko uzupełnia. Zazwyczaj jest tak, że zanim wymyślę jakiś temat, to on, jego inspiracją jest książka, albo przeczytany jakiś właśnie wpis na blogu. Także od słowa do słowa, o tak. Bardzo przyjemnie się Pani Olu z Panią rozmawia. Czuć w tych słowach tą miłość, tą pasję do książek. Bardzo dziękujemy, że potrafi Pani tak wspaniale opowiadać. Ale ja chciałam wobec tego zapytać się teraz, czy Pani zaszczepia tego bakcyla czytania swoim dzieciom? Jak to wygląda w domu? Czy łatwo jest teraz w ogóle zachęcić dzieci do czytania? Ma Pani dwójkę, tak? Chłopca i dziewczynkę. Jak to Pani robi, żeby one też wyrosły w duchu czytania, w miłości do książek? Różnica pomiędzy moimi dziećmi to 5 lat. I oczywiście jest bardzo trudno, żeby przekonać do czytania, żeby ta książka była takim codziennym rytuałem. Ale staramy się to robić z mężem. Jeżeli chodzi o syna, jesteśmy na etapie książek disneyowskich. Czytamy, bo on fascynuje się bajkami, to jest na razie taki etap. Ale też na przykład opowiadania Renaty Piątkowskiej. Fenomenalne, tak. Z córką natomiast wchodzimy już na wyższy level, że tak powiem. Czytamy Aniec Zielonego Wzgórza i to właśnie też jest ciekawa historia, ponieważ ja sama też uwielbiałam serię o Ani. Ania z Szumiących Topoli, Ania tak, na uniwersytecie. Tak. Moja Weronika jeszcze nie jest na etapie tych kolejnych części, ale pamiętam, że Ania to była w ogóle taka moja... Taki mój wzór, bardzo wrażliwa, poszkodowana przez los bohaterka, ale niezależna, się wszystko z charyzmą, z takim w ogóle poczuciem odwagi. I ja wtedy się inspirowałam Anią mocno, no i oczywiście Wyspa Księcia Edwarda, gdzie cała akcja się toczyła. Więc dzisiaj z Weroniką czytamy te książki, ona czyta właściwie już sama. Staram się też podsuwać jej... O właśnie, o to chciałam zapytać. Jak Pani czuwa nad doborem tych lektur? Teraz też jestem zawodowo na takim etapie, kiedy zajmowałam się kręgami kobiet. To taki nowy trend w Polsce, który się odradza. Powrót do natury, do odkrywania kobiecości, do przekazywania z pokolenia na pokolenie pewnych tradycji. No i jest taka książka wydana przez wydawnictwo Munka. Ciało pozytywne dojrzewanie. I wchodzimy już, tak jak mówię, na kolejne etapy życia. I tutaj podsunęłam Weronice tę książkę. Jest na początkowym etapie czytania, ale widzę, że ją fascynuje. Też zupełnie inne podejście do kobiecości, żeby pokazać, że jesteśmy wielką siłą jako kobiety. Ale ona też, Weronika, mi podsuwa pewne książki. Na przykład jest taka seria Lukrecja. To są... jakby kontynuacja przygód Mikołajka. Moja córka wie, że ja czytałam te przygody Mikołajka i teraz ona jakby podsunęła mi, bo sama już przebrnęła przez Lukrecję, bardzo jej się podobało. Ale też my staramy się razem pisać. Ja z Weroniką mamy już książkę, właściwie jedna jest skończona, są pomysły na kolejną. Także jesteśmy obie autorkami i to też jest taki sposób, który polecam wszystkim, nawet jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w tym zakresie, bo można się wielu ciekawych rzeczy o dziecku dowiedzieć, kiedy przystąpi się właśnie do takiej czynności jak wspólne pisanie. No rewelacja, naprawdę bardzo mądrze wychowywane dzieciaki, widzę, bardzo tak świadomie uczula je Pani na to, co dzieje się wokół, na świat, na tą rzeczywistość naszą dzisiejszą, jak się w tym wszystkim odnaleźć, jakie sobie cele w życiu stawiać. Ale zapytam się teraz jeszcze, tak Pani mówi, że wspólnie Pani z córką pisze, to może jakaś pojawi się Pani Oli Zalewskiej-Stankiewicz książka własnego autorstwa. Znaczy nie ukrywam, jest taki pomysł? Chcielibyśmy właśnie... Nie ukrywam, że te jakby zmiany moje zawodowe ostatnie są też z tym związane, że ja mam bardzo dużo planów wydawniczych. Przez lata o nich nie myślałam i niedawno to bardzo do mnie wróciło.
I myślę, że marzeniem każdego dziennikarza, który lubi w ogóle pisać reportaże i wywiady, jest to, żeby taka książka powstała. Więc ja mam marzenia związane z książką lokalną, z książką dla dzieci i też jeszcze wiele innych. Dałam sobie 2 lata. Przez te 2 lata mają powstać 2 książki. Już się cieszę z ogromną cierpliwością. Będzie to znowu przyczynek do tego, że spotkamy się i opowie nam Pani o tym, co wspomniała. Ja nie wątpię, słuchając Panią, to jestem szczerze przekonana, że to się uda. Poprosiłam Pani, Olu, żeby Pani przyniosła kilka tytułów, które są dla Pani ważne, które coś wniosły do Pani życia. Proszę przedstawić je naszym tutaj widzom. Barbarzyńce w ogrodzie już omówiłyśmy pokrótce. Bogdan Kowalski, Obrazy pamięci. Dlaczego taka książka? Z Panem Bogdanem miałam taką dosyć bliską relację. Przede wszystkim zbliżyła nas moja praca magisterska. Pisałam o Ińskim Lecie Filmowym, o tym, jak sztuka filmowa rozwijała się na Pomorzu Zachodnim. No i Pan Bogdan był tutaj wielką skarbnicą wiedzy, ale też pokazał mi, ja chodziłam oczywiście na spotkania autorskie, bo to nie jest jego jedyna książka, Obrazy pamięci, ale też zwrócił mi uwagę na to, że właśnie będąc takim dziennikarzem lokalnym, chociaż Pan Świętej Pamięci już niestety Bogdan nie był typowym dziennikarzem, ale zwrócił właśnie uwagę na to, żeby przywiązywać wagę do szczegółu, był taki bardzo rzetelny. Tak, bardzo przywiązywał uwagę właśnie do tego szczegółu. Dzisiaj dziennikarzom brakuje, ja też się na tym łapię, że nam brakuje takiej rzetelności, żeby notować po prostu wszystko, żeby później ta nasza pamięć nie przekłamywała, bo pamięć jest zawodna. I dla mnie to był zawsze wzór, kartka, ołówek, długopis i te jego notatki. A książkę, którą wybrałam, Obrazy pamięci, ona jest z dedykacją jeszcze. To jest 2010 rok. Tutaj bardzo dużo nawiązań do dzieciństwa Pana Bogdana, do czasów szkolnych, ale też do takich typowo stargardzkich historii. Polecam wszystkim. Kolejne książki, właściwie to są 2 tomiki. Wisława Szymborska, Chwila i tutaj. Mam więcej tej poezji w domu. Dla mnie Wisława Szymborska to jest mistrzyni słowa. To, w jaki sposób ona słowem operowała, to jest coś chyba już nieosiągalnego dla nikogo dzisiaj. I te różne prawdy życiowe, refleksje rzucone tak jakby mimochodem. Tak, ona nikogo nie pouczała w swoich wierszach, ale potrafiła jednym zdaniem, czasem jednym słowem przekazać taką moc, taki powód do refleksji, że ja lubię w różnych chwilach mojego życia, nie tylko takich refleksyjnych, po prostu sięgnąć do tych utworów. Tą poezję można czytać i czytać. Tak. Limeryki, obwódki, czyli o zgubnych skutkach picia alkoholu przez Polaków, często pisała. No i Lepieje, to też bardzo często czytam. Więc Wisława Szymborska jak najbardziej i polecam różne tomiki. Tutaj mamy też. Zachęcamy na półkach Księżnicy Stargardzkiej również. 3. książka, Cesarz Ryszarda Kapuścińskiego, też już bardzo stara tutaj, pożółkłe kartki. 78 rok wydania, mnie jeszcze wtedy na świecie nie było, ale książka chyba była na półce w domu. I tak później, kiedy ja się zainteresowałam dziennikarstwem, to na nią trafiłam. Opowieść o etiopskim cesarzu. I przede wszystkim o tym, do czego może prowadzić taka absolutna władza. Polecam na dzisiejsze czasy też bardzo mocno. Myślę, tak, odnajdziemy takie wiele przewary człowieka pokazane, które cały czas są i myślę, że będą niestety takie najniższe pobudki, instynkty ludzkie pokazane są tutaj w tej książce. Mogłabym oczywiście wymieniać jeszcze wiele innych, których nie przyniosłam. Natomiast też w tym miejscu chciałabym zachęcić do czytania prasy, bo tak żyjemy w takich czasach, że ten internet jednak dominuje. Ja mam kilka prenumerat różnych tytułów i nie wszystkie zawsze czasopisma zdążę nawet w tym cyklu miesięcznym przeczytać, ale taki kontakt z czasopismem jest bardzo ważny, żeby nie tylko zdawać się na tablet czy na telefon komórkowy. Mnóstwo świetnych felietonów przede wszystkim. Oczywiście. W tych gazetach jest artykułów, naprawdę
bardzo ciekawych spostrzeżeń. No i też dzięki temu dziennikarstwo to prasowe będzie mogło przetrwać, jeżeli będziemy czytać. Pani Olu, świetnie się Pani słuchało. Była to przecudowna opowieść o Pani historii, o Pani przygodzie z książką i nie tylko. Bardzo serdecznie dziękuję, że przyjęła Pani zaproszenie do naszego projektu. Ja myślę, że zainspirowaliśmy do sięgnięcia po książkę, po czasopismo też. Czytajcie, proszę Państwa, to bardzo uwrażliwia. Czytanie tworzy człowieka. Pamiętajmy o tym. Pani Olu, na pamiątkę dzisiejszego spotkania chciałam Pani wręczyć tego kwiatka. To jest grubosz. Kwiat, który przynosi osobie obdarowanej szczęście i dobrobyt. Proszę zabrać ze sobą do domku, podlewać i miło i ciepło nas wspominać ten moment, w którym właśnie spotkałyśmy się w Księżnicy Stargardzkiej, rozmawiając o książkach Bardzo Pani dziękuję. Życia. Akurat nie mam zbyt dobrej ręki do kwiatów, z reguły więdną, ale mam nadzieję, że skoro to jest taki przynoszący szczęście... To nie jest kwiat wymagający. Raz na tydzień, na dwa tygodnie Pani podleje, więc jak się Pani przypomni, aha, trzeba podlać, to on będzie się odwdzięczał i będzie sobie spokojnie na parapecie rósł. Bardzo dziękuję za miłe spotkanie. Państwu również dziękuję, że zechcieliście spędzić z nami te, mam nadzieję, sympatyczne chwile. A dzisiejsze spotkanie chciałabym zakończyć słowami ludowego rzeźbiarza i poety. Książki to są Twoi najlepsi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele.